Cześć. Witaj w czwartym odcinku podcastu Droga do Sukcesu. Dzisiejszym gościem podcastu jest Mirosław Burnejko. Cześć Mirku. Jest. Cześć Oskar. Cześć Mirku. Jesteś osobą, która dla wielu ludzi jest jakby inspiracją. Wcześniejszym moi goście podcastu właśnie mówili, że jesteś takim dla nich inspiratorem. Jak to robisz? To dobre pytanie, jak to robię. Oczywiście, bo ja nikt o tym nie myślę tak, Czyli Rzecz... Inspiracja ani jakaś forma tego, żeby inni patrzyli na mnie i robili sami, nigdy nie była moim celem. Nie? U mnie ta cała powiedzmy, kwestia związana z powiedzmy tą małą popularnością bo tak naprawdę dosłownie parę tysięcy osób mnie w jakiś sposób śledzi. To nie jest olbrzymia grupa, jak w innych ciekawych artystach czy przedsiębiorcach. Natomiast no, to się zaczęło od tego, gdy zacząłem po prostu kamerować swoje życie nie? I, i pokazywać po prostu, jak to jest u mnie na co dzień. Bo e, dla osób, które pewnie mnie nie znają, to e, sytuacja wyglądała w ten sposób, że zacząłem robić vloga, bo od tego się w sumie wszystko zaczęło, gdy byłem na etacie. Pracowałem w firmie, akurat wtedy pracowałem w firmie Microsoft i e, kręciłem każdy mój dzień. Nie? Postanowiłem, żeby dokręcił każdy dzień przez rok. Wtedy na początku oglądało mnie kilka, kilkanaście osób. Przy, przy każdym odcinku, nie? Na tych po czym pierwsze odcinki, tam komentarze moich znajomych i tyle, nie? Ale z czasem to zaczęło troszeczkę się rozrastać, bo ludzie zobaczyli, że kurczę, ten człowieczek sobie ustala jakieś cele dziwne i nagle je realizuje, nie? Czyli podczas tego vloga e, zrealizowałem ma masę ciekawych celów, chyba dla innych ludzi, e, którzy, którzy próbują pewnie niektóre elementy u siebie wdrożyć w życiu, nie? Czyli. Gdzieś tam zacząłem podróżować troszkę więcej z rodziną, nie. Na styczeń wyjeżdżam do ciepłych krajów z rodziną, założyłem kilka firm. Finansowo też ekstremalnie dobrze wszystko się ułożyło. Nie? Plus jesteśmy w tym biurze, który też służy do pewnych celów związanych z tym, co robię, nie, ale przede wszystkim też dużo zwolniłem, nie, czyli tak jak na początku pracowałem na tacie, było, było tak, że wstawałem z rana nie? w korku do firmy, firma i powrót do domu. To było dość męczące. Nie? W tej chwili e, dzisiaj nagrywam o godzinie 12 z groszami. Nie? To jest praktycznie moja pierwsza rzecz, którą dzisiaj robię. Nie? Wcześniej e, byłem w domu, trochę poczytałem, teraz trochę poczytałem, jakieś powiedziałem na komentarze i to tyle. Nie? Czyli e, postanowiłem kiedyś, że pracuję w miejscu X. Ciekawie byłoby być w innym miejscu i sobie zrobiłem to drogę. No i niektórzy ludzie e, patrzą na to i mówią: Wow, fajnie, też jakbym chciał. nie? Co jest też ekstremalnie ważne, bo ja tak samo patrzyłem na innych. Nie? Patrzyłem na innych i próbowałem sobie znaleźć drogę, bo nie wszyscy na pewnym etapie są w stanie tą drogę sobie sami wymyśleć. Nie? Czasami po prostu potrzebujemy kogoś, kto nam zaświeci w głowie żarówkę kurczę, można iść inną drogą. Nie? I my sobie nie zdawaliśmy z tego sprawy. I to jest cała chyba magiczna rzecz inspiracji, żeby jednak patrzeć na, trochę na innych, nie? szukać szukać, co jest fajnego w tej całej historii, w tej całej drodze i implementować pewne rzeczy u siebie i testować, czy coś u mnie zadziała. Nie? Z czasem, gdy przetestowaliśmy już wiele rzeczy, to już wiemy, co do nas pasuje, ale na początku drogi nie wszyscy wiedzą, co do nas pasuje, więc ten mój vlog, ta cała moja historia jest dla ludzi pewną inspiracją, bo to są nowe rzeczy dla niektórych osób. Nie? Edukacja domowa, wyjeżdżanie z Polski, praca w firmie bez odbierania telefonu, wiesz, nie wszyscy tak robią, nie? I to po prostu ludzi przyciąga, tak mi się wydaje. I stworzyłeś też metodę ustalania celi, metodę nazwałeś trzy poziomy. Czy mógłbyś powiedzieć coś o niej? Tak, tak czy znaczy od tego się w sumie zaczęło, wiesz, bo zanim jeszcze był vlog, to yy, zawsze byłem fanem ustalania celów, nie? A czy nie zawsze może gdzieś w którymś etapie to przyszło. I zauważyłem, że to działa, tylko próbowałem różnych metod, yy, słynne Getting Things Done, David Allena i parę jeszcze innych i nie wszystko mi działało, nie? Więc szukałem tego, co działa, co nie działa. I to jest ta kwestia dużej ilości eksperymentów. I nagle zobaczyłem, że cele, które ustalałem, były yy, za mało ambitne, nie? Ale z drugiej strony nie wiedziałem, jak dojść do tych mega ambitnych celów, nie? Więc postanowiłem sobie, dobra, to zostawię w głowie ten... Ten duży cel, nie? jak na przykład cel, który polega na tym, żeby w jednej mojej firmie mieć 100 tysięcy klientów. Nie? nie mam pojęcia, jak tam dojść w tej chwili, nie? ale wiem, jak dojść do poziomu, załóżmy, żeby mieć jednego klienta. Nie? To jest mój pierwszy krok, ten pierwszy mój poziom. Nie? Potem pośrednio jest drugi poziom i trzeci poziom. I co się bardzo y, sprawdziło i u mnie, i u innych osób, to jest to, że gdy dojdziemy do tego pierwszego poziomu, mamy pierwszego klienta nie? w naszym biznesie, w naszej firmie, etc to mamy więcej informacji i więcej wiedzy o sobie, co zrobić, żeby mieć na przykład 100 klientów, nie? I znowu jak mamy 100, o wiele łatwiej są dojść do, do 1000 klientów. No i kwestia jest to, żeby to ułożyć wszystko na jednej osi czasu, bo to co często ludzie robią, to ustalają cele różne i nie są ze sobą spójne, nie? Czyli dobra, to ja chcę pracować 12 godzin na dobę, to jest mój cel, ale też chcę z rodziną podróżować po świecie 24 godziny na dobę. Nie? To całkowicie nijak nie pasuje. Nie? Więc gdy ułożymy sobie te cele na osi czasu, to nagle się okazuje, dobra, żeby uzyskać ten cel, ja potrzebuję mieć tyle pieniędzy i tyle czasu, żeby mieć tyle pieniędzy i tyle czasu, potrzebuję zbudować firmy i tak dalej. Nie? I robimy sobie siatkę powiązań, które dotyczą naszego prywatnego życia, naszych sfer biznesowych, naszej rodziny, przyjaciół i dynamic. I potem, jak mamy to na jednej osi czasu, projektujemy. Określamy, co mamy zrobić danego miesiąca, tygodnia, dnia i zaczynamy robić. I to tyle. Okej. Okay. Zabra czyli zabrałeś różne rzeczy, które inni opisywali, i sprawdzałeś, które działają u ciebie, i te takie najważniejsze rzeczy, rzeczy zebrałeś i stworzyłeś, jakby, tą metodę. Tak, tak, tak. tak. Bo co jest bardzo ważne i moim zdaniem, ludzie też siebie przeceniają, nie? Czyli. My staramy się wymyśleć jakieś nowe metody magiczne, i tak dalej, i mówimy, że o, ja to wymyśliłem, nie? I ja nie wymyśliłem żadnej metody. Te wszystkie rzeczy, które są w moim biznesie, i tak dalej, to są rzeczy, które już ludzie wymyślili, nie? Czyli, jak mamy, jestem współwłaścicielem firmy informatycznej, nie? Firmy informatyczne są od wielu lat, nie? Nawet firma, która tak jak nasza zajmuje się pewną dziedziną informatyki, czyli cloud computingiem, takie firmy już były, nie? Kwestia jest tego, żeby wziąć pewną ideę i sprawdzić, czy ona działa u siebie, ewentualnie dodać pewną szczyptę innowacji nie? i to zaczyna działać. Więc po prostu wziąłem te rzeczy, które działają, sprawdziłem u siebie, czy działa. Potem inne osoby zaczęły się u siebie działać. Wow, działa, niesamowite. No i tak właśnie się zrodziła ta metoda trzy poziomy. Żeby dojść do sukcesu, zaczyna się już w zasadzie od tych młodych lat. Czasami. W twoim przypadku niekoniecznie. Tak, tak. A jakie liceum skończyłeś? <laughs> Skończyłem liceum ogólnokształcące w miejscowościach Sejny. Sejny, to jest takie ma małe miasto. W okolicach Augustowa Suwałk, wws Podlaskie, północno-wschodnia część Polski. Tak. tak A pó było. później studia? Potem były studia, potem były studia całkowicie niezwiązane z tym, co robię, przez które ledwo przeszedłem. Parę razy było tak, już na styk na poprawce. Nawet byłem jedną, jedną z nielicznych osób, która nie zdała angielskiego na studiach, żeby było to bardzo ciekawe. Byłem na poprawce. Ale to były studia elektroniczne, elektronika i telekomunikacja w stoku. A przydało ci się coś z tych studiów, co teraz robisz? Raczej nie. A to? W, ta, w takim kontekście czy stricte to się przydało, to nie widzę za dużo uwarunkowań, nie? bo jednej, z jednej strony prowadzę teraz firmę, e, znaczy jestem właścicielem firmy informatycznej, między innymi, natomiast to nie są zagadnienia, które miałem na studiach. Nie? I to jest zawsze taka ciężka, e, ciężka, nawet filozoficzna rozmowa, czy coś mi się przydało, nie? bo z jednej strony wszystkie elementy, które były na studiach, były to elementy, które w jakiś sposób nie kształtowały. Nie? I teraz nie jesteśmy w stanie, Przynajmniej na, obecny, na obecnym poziomie rozwoju nauki i fizyki i powiedzieć, że co by było gdyby mnie na te studia nie poszedł, może byłoby lepiej, a może bym w ogóle tej kwestii przedsiębiorczej nie odkrył sobie, nie? I stricte takich rzeczy, które mi bardzo pomogły w biznesie, nie, nie? cała ta kwestia związana z marketingiem, sprzedażą, produkty, tworzeniem produktów, zarządzaniem finansami, to, była, że to były rzeczy, które zacząłem budować w sobie gdzieś około 30 roku życia. Nie? nie mam tej przyjemności, co ty, który siedzisz młodszy ode mnie o, czekaj, żebym się nie pomylił, 20 lat, tak? Dokładnie. I już się tym interesujesz. Nie? Ja tymi tematami zacząłem się interesować w okolicach 30 roku życia nie? i dopiero wtedy zacząłem budować wiedzę o tym, czym jest marketing, czym jest sprzedaż, czym jest budowanie produktu, czym jest customer support, czym są finanse, podatki i tak dalej. Więc studiami na pewno... Pomogły wykształtować siebie, ale nie miały dużego wpływu na to, co teraz robię. Ta firma informatyczna, o której wspomniałeś, to chmurowisko. Tak, tak. Skąd pojawił się u ciebie i może u twojego wspólnika pomysł, żeby stworzyć właśnie taką firmę? A czy chmurowisko powstało już, wiesz, co, dawno temu jako blok, nie? Czyli pracowałem w, jako inżynier. Tak to mocne słowa, ale zajmowałem się informatyką w pewnej firmie w Warszawie i sobie wtedy to był czas, gdy postanowiłem tą firmę opuścić, nie? I pojechać sobie do Włoch, żeby potestować, może własną firmę założyć, nie? To była akurat firma Generali, w której pracowałem i wyjechałem na, na do Włoch ze swoją rodziną. To też jest długa historia, można by było tym opowiadać długo, ale wyjechałem i tam zacząłem pracować na swoim pierwszym. Biznesem online, który był, nazywał się IT Certification Master. Nie? Już tej, tej strony nie ma, ale jest dużo historii z nią związanych. Ale e, gdy wróciłem do Polski, bo musiałem wrócić do Polski, żeby założyć firmę, żeby móc wystawiać faktury, potem ten biznes nie szedł tak dobrze, wróciłem z powrotem na etat. Nie? Ale w międzyczasie z moim kolegą Michałem, który pracuje chyba jeszcze dalej w firmie Allegro, w tej chwili założyliśmy taki startup, który się nazywał I need this. I I need this. Trochę nam zarobił, nie dużo, ale trochę zarobił, ale był postawiony w chmurze publicznej. To nie były serwery, które stały nas pod biurkiem, nie mieliśmy na to pieniędzy, więc uruchomiliśmy w chmurze. Co to jest ta chmura? No, no masz czyjeś zasoby, akurat firmy Amazon, i możesz tam uruchomić swoje rzeczy, nie? I wow, ciekawe, nie? I ile za to płacimy? 14 zł. Wow, ale czat, nie? I więc po tym jak ten ta kwestia biznesowa nam nie wyszła, to te doświadczenia zostały. Nie? To jest też ta kwestia, że nie ma czegoś takiego jak powodzenia i niepowodzenia. Nie? Pewne rzeczy nas kształtują, to co robimy później. I Z tej wiedzy, a propos tego, że to tak działa i mało kto tego używa, zacząłem tworzyć bloga, którego nazwałem na początku Miromax Media, potem Miromax Crowd, a potem Chmurowisko. Nie? Rykowisko, Chmurowisko, tak szukałem takiej nazwy. Która byłaby taka polska i pasowała rykowiska i tak zostało. I ten blog się rozwijał, wiesz, to pisałem, po prostu uczyłem się chmury i pisałem o chmurze, nie? Uczyłem się i pisałem, uczyłem i pisałem. Coś się dowiedziałem, jak coś się uruchomić, i pisałem o tym, nie? Przeczytałem jakieś ciekawe rzeczy, pisałem o tym. I gdzieś kiedyś pracowałem sobie na etacie, zadzwonił do mnie pewien dyrektor pewnej firmy, globalnej firmy, żeby to było ciekawe, jeją i mówił. Panie Mirko, ja tam widzę, że Pan o tej chmurze pisze, Pan się zna i to pa, Pan może by nam pomógł. No pewnie, że pomogę, nie? W ogóle, wiesz, marzenie, nie? Dzieciaka, że kurczę, ktoś chce, żeby to, o czym piszę na blogu, przyrobić w biznes. Nie? I, I tak wyszło. Ta firma zapłaciła mi kiedyś pieniądze za swoje konsultacje i to tak sobie trwało. Nie? Dalej pisałem, budowałem troszeczkę społeczności, troszeczkę bardziej budowałem swoją, powiedzmy to, markę, markę też tego chmurowiska i z czasem Parę lat do przodu, gdy postanowiłem, że rezygnuję z etatu, nie? no to wziąłem wtedy tak te chmurowiska, podkręciłem, nie, i okazało się, że gdy ogłosiłem światu, że przychodzę na własne i to, co było blogiem, w tej chwili będzie moim biznesem, nagle zaczęły się filmy odzywać, Hej, Mirek, pomóż nam w tym, pomóż nam w tym, pomóż nam w tym, nie? Masz już zbudowaną jakąś renomę, yy, ludzie cię znają, yy, masz też już pewne referencje, co jest bardzo ciekawe. I zacząłem pracować z nie, ale potem się okazało, że klienci chcą jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Nie, I ja nie mam tej wiedzy. Nie? I to najgorsza rzecz, którą możemy zrobić, to siebie oszukiwać, więc ja siebie nie oszukiwałem. Eee, pojechałem do klienta. Klient oczywiście powiedział, że potrzebujemy takich umiejętności. Eee, natomiast powiedziałem, super, dostarczę, ale wyszedłem ze spotkania i się kurczę. Co teraz zrobić? I eee, wszedłem na LinkedIna po swoich znajomych. Patrzę, kto się o tym może znać? Patrzę, Damian. A się tym zna. Zadzwoniłem do Damiana i pewien ciąg zdarzeń sprawił, że razem zrobiliśmy ten projekt. Potem usiedliśmy, pogadaliśmy i dołączył do firmy. Założyliśmy spółkę. No i jesteśmy teraz w firmie pracuje 17 osób. Nie? Od słowa do słowa. Jesteś współwłaścicielem również firmy Eduzo. Tak, tak. A co to za firma i co ona robi? to e jest małym, powiedzmy, eksperymentem i testem, który zrobiliśmy w formie e oddzielenia pewnej części biznesu Chmurowiska, bo Chmurowisko zajmowało się na początku kwestiami konsultacji i wdrożeń, ale też czasem zrobiliśmy szkolenia online, nie? I okazało się, że szkolenia online są ciekawym biznesem, i wydzieliliśmy po prostu tutaj jako część chmurowiska. Czy to są szkolenia online zajmujące się tą bardzo specyficzną częścią informatyki, jaką jest cloud computing? Okej. Okay. Tak. I taka wisienka na torcie, czyli akademia.pl. Uczysz ludzi że Uczysz ludzi różnych rzeczy, dzięki którymi mogą stać się przedsiębiorcami. Znaczy, bardzo duże uproszczenie, ale bardzo okay. dobre. Nie? Czyli. Tak, akademia ma, ma ten cel, żeby po prostu uczyć ludzi pewnych umiejętności, nie? czyli, żeby właśnie założyć tę firmę, potrzebuje znać się na tworzeniu produktu, nie? potrzebuje znać się na marketingu, sprzedaży, finansach i paru jeszcze innych rzeczach. Nie? I okazało się, że te rzeczy mają duże zapotrzebowanie, nie? bo to tak jak ja zawsze działam, to gdy wymyślam jakiś produkt, on zazwyczaj nie działa. A gdy klienci do mnie mówią, że czegoś potrzebują i im to dam, to okazuje się, że to działa. Nie? I tak było tutaj. Najpierw zaczęło się od szkoleń w filmie Chmurowisko. Nie? Były pierwsze szkolenia, jakie robiłem online, ale potem z czasem ludzie zaczęli pytać: Hej Mirek, czy mógłbyś pokazać, jak się robi to i to? Nie? I coraz więcej tych pytań, coraz więcej tych próśb. No i no dobra, zróbmy, o Jezu, no zobaczymy. Nie? I wiesz, wypuściłem, wypuściłem pierwszy jakiś tam kurs online i chwyciło dobrze. nie? i potem pojawiła się ta idea, że po prostu te rzeczy troszeczkę lepiej ułożyć i wziąć to całą wiedzę, którą mam, która dość dobrze działa, nie, wiem, bo jedna firma wystartowała, druga wystartowała i ułożyć je w pewne programy online, bo to nie są tylko kursy, ale też tam jest troszeczkę jeszcze więcej innych rzeczy i okazało się, że to jest bardzo dobra rzecz, nie? rynek bardzo fajnie to zaakceptował i w tej chwili to się rozwija. Tam też co jest ważne, nie tylko ja, jestem, też są inne osoby, jest Marcin Osman, który uczy sprzedaży. Są chłopacy Dark i Paweł, którzy uczą kupowania mieszkań na wynajem. Nie? I jest jeszcze szkoła pamięci, jest szkoła hackingu, wiesz, jest dużo innych instruktorów i planujemy też kolejnych dodawać. Ale planem jest to, żeby zrobić taki one stop shop, taki sklep, gdzie ktoś przychodzi, nie ma wiedzy o tym, jak budować firmę. Bierze sobie, o, to, ja może ten produkt zbuduję, nauczy się marketingu i sprzedaży, pach. pach, pach" no i tego uczyć. Taki jest plan. Tak jest plan. Okay. Ostatnio jeszcze we vlogu zacząłeś mówić coś o Miromax Media. Tak. Czy tak. mógłbyś coś powiedzieć jeszcze na ten temat? Tak, Bo, bo to jest bardzo ważne, żeby jeszcze dodać troszeczkę kontekstu. Nie? Ja w tej chwili w końcu, nie, bo ja zawsze te biznesy robiłem, gdzieś tam robiłem, ale nigdy się nie uważałem siebie za przedsiębiorcę. Przedsiębiorca to jest osoba, która której głównym celem jest budowanie firm. Nie? I teraz szukamy coś, co może w jakiś sposób pomóc światu, przynieść przychód dla udziałowców i tak dalej. I ja tak definiuję przedsiębiorcę, nie? który bierze jakiś problem, rozwiązuje go, a przy okazji znajduje sposób, żeby był jakiś przepływ pieniędzy między tym. Nie? I teraz ja już troszeczkę mniej się zajmuję nawet kierowaniem firm, co bardziej właśnie tą kwestią przedsiębiorstwa, nie? czyli szukanie nowych pomysłów, budowanie zespołów. Budowanie przepływu pieniędzy, między tym. Więc te biznesy, które są teraz, rosną, niektóre będą rozwijane, niektóre będą troszeczkę zwijane. To wszystko jest jakaś taka rola przedsiębiorcy, ale też szukamy miejsc, gdzie jeszcze możemy coś zbudować, co będzie wspierało te biznesy nasze, które budujemy. Mówię my, bo to jest jeszcze więcej osób zaangażowanych w te wszystkie rzeczy, ale też coś, co może rozwiązywać jeszcze większe problemy. Nie? Czyli Miromax Media. To bardziej kwestie związane z marketingiem, nie? czyli budujemy taką mini jednostkę, która będzie w stanie pomagać w marketingu w moich spółkach, w moich firmach, no i może z czasem klientom, którzy będą tym zainteresowani, nie? ale też powstają nowe rzeczy, wiesz. No, po, pracujemy teraz nad projektem Long Life Project, nie? Który, który ma w, dużej, w dużym uproszczeniu pomagać ludziom wydłużać ich życia, nie? więc. Zdobywamy kapitał, zdobywamy atencję ludzi, coraz więcej ludzi się interesuje tym, co robimy. Tym samym możemy też dotykać większych problemów i próbować je rozwiązywać. Nie? Więc planujemy już w roku 2021 otworzyć taką pierwszą klinikę w Warszawie, która by się tym zajmowała. Czy ten plan się zrealizuje, czy nie, to jeszcze nie wiadomo. Natomiast wiesz, plany jakieś mamy, plan, który się do tego dąży. No, i też niedługo będziemy zatrudniać pierwsze osoby, które będą w tym pomagały, nie? Więc bardziej myślę jako w tej chwili już przedsiębiorca, który buduje kapitał spółek, niż jako właściciel jednej firmy. Na początku też wspomniałeś o vlogu. Tak. A skąd w ogóle pomysł na to, żeby właśnie vloga tworzyć? Znaczy, pierwszy pomysł się w ogóle pojawił po to, że wiesz, zawsze, gdy byłem w szkole średniej, jeszcze to moim dużym marzeniem. Każdy dzieciak ma jakieś marzenia, nie? Było to, żeby pójść na szkołę filmową w Łodzi, nie? Zostać aktorem albo kimkolwiek. O co? Ja mówiłem, każdy może mieć marzenia, nie? Natomiast po drodze nie pojechałem tam, bo pojechaliśmy do Białegostoku składać papiery całkowicie losowo. Gdzie wszyscy idą znajomi? do na Wydział Elektryczny w A to i ja idę, nie? Zobaczymy, co się powodzi. Ale wiesz, tam myśl zawsze, gdzieś była. I wtedy zawsze... Ten pomysł, żeby występować gdzieś w jakichś filmach, i tak dalej, gdzieś tam w stylu głowy wszedł. No ale zawsze była też ta odpowiedź: że o kapitał, o trzeba znać ludzi, o trzeba się uczyć. No i potem gdzieś trafiłem na pierwsze e, informacje o YouTube. Potem w YouTube okazało się, że ludzie sobie biorą kamerę, i siebie nagrywają, i postawiłem sobie taki cel, nie? że będę nagrywał się przez 35 dni. Nie? Tak bardzo egoistycznie dla siebie, bo wtedy wiesz, nie miałem ludzi, którzy mnie followują, nie miałem subskrybentów, i tak dalej. Nie? Więc, tak jak Ci wspominałem wcześniej, było parę osób, które mnie tam oglądało, ale robiłem taki dzień w dniu, żeby zacząć w ogóle, co z tego wyjdzie, nie? Gdzieś tam miałem jakieś myśli, przekazy, że bo może pokazując siebie, pokażę innym, może ktoś nie będzie oglądał jakiejś patologii w internecie, a obejrzy mnie. Były różne cele, ale głównie to robiłem dla siebie, żeby wiecie, po prostu trochę sprawdzić siebie i też troszeczkę dać sobie informacji o, o sobie, czy mogę takie coś robić przez 35, -35 dni, bo też ja mam też taki dziwny. Dziwna naturę, że jak ktoś mi powie że czegoś nie da, to ja zazwyczaj to robię, nie? I było wiele osób, gdy mówiłem, o tym pomyśleł, o, wytrzymasz maksymalnie miesiąc, trzy miesiące ja mówię, to patrzcie, zobaczcie, co się stanie. I robiłem, robiłem i gdzieś tam, wiesz, dopiero przy setnym czy może 150 odcinku to zaczęło tak, wiesz, nagle, obcy ludzie zaczęli pisać. O, ja oglądałem ciebie i w ogóle dzięki tobie i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, wow, co się dzieje, nie? No, więc to było na początku takie czysto testowe i eksperymentowe. No, teraz się zmieniło w troszeczkę większą machinę. Jaki będzie pierwszy film, w którym wystąpisz? E, nie wiem. E, znaczy nie planuję, wiesz. Tak jak mówię, w tej chwili mam dość sprecyzowane cele. A propos tego, co chcę budować, nie? i teraz myślę, że więcej ludziom mogę pomóc swoją przedsiębiorczością niż występowaniem w filmach. Nie? A kwestia robienia vloga czy robienia wideo, to jest bardziej narzędzie, którym pomaga w realizacji moich celów. Okej. Okay. A popełniłeś jakieś błędy podczas budowania <laughs> tych biznesów? Nie, no, masę błędów popełniłem. To znaczy ciężko, jeżeli, Znaczy wydaje mi się, że jeżeli robimy coś, nie? I nie popełniamy błędów, to znaczy, że robimy coś albo źle, albo się za mało staramy, nie? Bo weźmy dowolną. Do, dowolną część, nie tylko biznesową. Weźmy na przykład nie wiem, pracę ze sztangą. nie, Czyli nie wiem, miałeś kiedyś przyjemność na przykład zarzucać sztangę i tak jak wiesz na tych na, na olimpiadzie clean and jerk. Zarzucać nie. Nie, ale coś tam pewnie robiłeś ze sztangą. Tak. Tak, ale widzisz, bo jeżeli pracujemy na takim czysto rekreacyjnym poziomie, nie, to i mamy załóżmy jeszcze trenera, który nad nami czuwa i tak dalej, no to Przychodzimy, bierzemy jakiś ciężar, który jest załóżmy na poziomie 50% naszych umiejętności, Czujemy bardzo bezpiecznie, żeby się nie zmęczyć. Nie? Natomiast jeżeli działasz na troszeczkę wyższym poziomie, czyli, załóżmy, robisz coś, na co czegoś jeszcze nigdy nie robiłeś, nie? czyli na przykład zakładanie firmy albo podnoszenie większego ciężaru, czasami jest tak, że ten ciężar ci spadnie. Nie? Czy to źle, że spad? No nie, nie. To niekoniecznie. niekoniecznie, to jest po prostu element, czyli jak ci spadnie, załóżmy, i ktoś jeszcze nawet na dodatek patrzy, albo ty patrzysz, dobra, to miałem, za słabo podniosłem to z ziemi, albo zrobiłem za wolny ruch, jeżeli chodzi o zarzucenie sztangi na barki i tak dalej, nie, i wyciągasz wnioski. I tak samo jest przy biznesie, nie, masę ludzi źle zatrudniałem, miałem problemy związane z jakimiś umowami, miałem kwestię, że zostałem gdzieś przez kogoś w jakiś sposób oszukany i tak dalej masa różnych rzeczy, nie? Natomiast moim zdaniem przedsiębiorcy powinni, znaczy nie tylko przedsiębiorcy, wszyscy, patrzeć na każdy problem jako olbrzymią naukę, nie? W tej chwili dosłownie parę dni temu jedna osoba, która pracuje powiedziała, że nie chce ze mną pracować, nie? Dawniej to bym się pewnie załamał, pewnie bym siedział w kącie, co ze mną nie tak, nie? A w tej chwili to jest po prostu, wiesz, bardzo szybka i prosta decyzja, ok? Co się stało źle w procesie, że do tego doszło, nie? Co ja zrobiłem źle, jeżeli chodzi o cały proces zatrudniania tej osoby, że do tego elementu dopuściłem, nie? Był zbyt krótki okres weryfikacji. Powinienem zrobić jeszcze krótsze, lepsze testy, może płatne, żeby tą osobę zatrudnić. I dzięki tej rzeczy ja w tej chwili mam ulepszony proces, jeżeli chodzi o kwestie związane z zatrudnianiem, nie? Każda porażka, jeżeli ty ją definiujesz jako porażkę, to będzie porażką. Nie? Jeżeli definiujesz porażkę jako element, który ci pozwala jutro popełniać mniej błędów, no to brzmi jak sukces. Nie? Więc widzisz, cała kwestia jest patrzenia na to, więc patrząc z tego względu, że z zewnątrz coś mogło wyglądać, że to było złe, masa rzecz. Każdego dnia, nie? nawet dzisiaj. Ale jeżeli patrzę z perspektywy tego nauki, nie? tej całej idei bycia odpowiedzialnym za to, co budujesz, to w sumie nie miałem żadnych porażek, nie? jeżeli chodzi o te kwestie biznesowe. A sukcesy? A sukcesów pewno dużo. nie. Jeżeli chodzi, wiesz, o kwestie z firmami, no to wiesz, ta cała idea, nie? że w tej chwili parę jeszcze lat temu, trzy lata temu pracowałem na etacie. Nie, nie miałem swojej firmy, nie zatrudniałem ludzi. No a w tej chwili zauważ, stała się rzecz bardzo ciekawa. Na przykład jedna z moich firm działa całkowicie beze mnie. Nie? Czyli sobie założyłem gdzieś cel, żeby Firma działała bez mnie i pewien szereg akcji doprowadził do tego, że nie jestem na firmy całkowicie potrzebny, ona się rozwija, buduje swoją wartość i tak itd. Nie? Więc takich elementów z sukcesami jest dużo, nie? ale mówię szczególnie one są związane i to jest taka moim zdaniem dobra rada dla wszystkich, nie? żeby próbować odizolować. Czy to sukces w firmie, czy czymkolwiek innym, od czynników zewnętrznych. Nie Szukać tam elementów, co my zrobiliśmy dobrze, czy coś zaplanowaliśmy, że tak się udało. Bo szczęście, na które nie ma wzoru, zacza się wszędzie, nie? Czyli można usłyszeć, że o, to się udało, bo miałeś szczęście i tak dalej, nie? Czasami tak bywa, nie? ale wiesz, właśnie ta jest kwestia, żeby szukać tych elementów, które są powiązane z wykonaną pracą. Nie? I jeżeli potrafimy to zbudować w naszej głowie, to wtedy jest całkowicie e, inaczej. I tak mówię, mój, mój chyba największy sukces to jest właśnie ta kwestia związana z jeżeli chodzi o biznesowe, z, z chmurowiskiem, to że działa beze mnie. Jeżeli chodzi o akademię, no to na pewno to, że e, w tej chwili jest chyba 7 tysięcy studentów, nie? z czego spora część z tych osób są studenci płatni, a chyba największym takim e, sukcesem jest to, że czasami osoby. To, to jest taki, każdy ma swoje jakoś taki e, dziwne pomysł na siebie. I moim takim pomysłem jest to, że e, ludzie, którzy kiedyś powiedzmy w jakiś sposób mówili e, źle albo komentowali źle to, co robisz, a w końcu stają się Twoimi klientami, to chyba jest największy, największy skarb taki, który można uzyskać. Więc mam parę takich osób, które kiedyś w jakiś sposób nie najlepiej mówiły o tym, co robię, nie? a okazały się moimi klientami, którzy jeszcze na datek Miło komentuje to, co robię. To jest takie też przyjemne. Wow. No. Nieźle. A jak radzić sobie z takimi trudniejszymi dniami? No bo nie oszukujmy się, że każdy ma. Czy nie? To zależy. Znaczy nie, no każdy ma, wiesz, ale to jest kwestia, że my jako ludzie, nie? jeżeli. Na chwileczkę odłożymy kwestię wiary, zobaczymy na kwestię tego, jak my jesteśmy skonstruowani jako takie wiesz, no, jednostki, które przeszły przez yy, kwestię ewolucji. My nie zostaliśmy po to, żeby być codziennie szczęśliwi, nie zostaliśmy po to w ogóle zaprojektowani, żeby być szczęśliwi. Nie? Kwestia jest tego, żeby przetrwać, reprodukcja i tam parę jeszcze innych rzeczy. Yy, dodam oczywiście yy, kwestię wiary, to, to inaczej wygląda, ale yy, my nie jesteśmy stworzeni po to, żeby cały czas być szczęśliwym i najlepszych. Yy, yy, jak najlepiej działać. Nie? Są takie dni, wtedy powinniśmy najlepiej zasuwać, robić robotę, którą mamy do zrobienia, ewentualnie poświęcać ten czas na rodzinę albo na inne rzeczy, ale są dni, tak jak mówisz, że jest gorzej. Nie? I tutaj najważniejsze, żeby siebie nie oszukiwać, nie? bo tak jak w moim wypadku, ja widzę, bo monitoruję siebie w różnych miejscach, ja, ja widzę jakie o wiele lepsze wyniki pod względem sportu, mojego Mojego stanu ducha, mojego czasu z rodziną, etc., spędzam gdy jestem wypoczęty. Nie? Więc gdy mam gorszy dzień, który czasami wynika z tego, że nie jestem wypoczęty albo nie zadbałem o siebie dzień wcześniej, bo te wszystkie rzeczy można bardzo łatwo połączyć, to jednak staram się pójść tą najprostszą, najprostszą drogą, czyli po prostu wypocząć. Nie? Wczoraj miałem takie troszeczkę trudniejsze południe, czułem się bardzo zmęczony i przez treningi, i przez inne rzeczy. Wróciłem po prostu chyba o godzinie 15 do domu, położyłem się do łóżka, przedem spać, potem wcześniej poszedłem spać. Dzisiaj mogę niszczyć, nie? Albo tworzyć. I wiesz, i to oczywiście, tak jak monitoruję siebie, bo dużo siebie monitoruję i porównuję to potem z różnymi innymi aspektami mojego życia, to u mnie jedna rzecz, która, jeżeli coś idzie źle, nie? To, to jest kwestia wypoczynku. Plus oczywiście próba, z czego ja przynajmniej dawniej miałem duży problem to jest próba hmm, nie zwracania uwagi na to, na co nie mamy wpływu. Nie? Bo łatwo jest powiedzieć sobie, o tutaj yy, coś się złego stało, załóżmy w polityce albo w biznesie, albo coś, klient poszedł, tak dalej, na nie wszystko mamy wpływ. Nie? Trzeba kontrolować to, na co mamy wpływ, a jak jesteśmy mega zmęczeni, to po prostu odpocząć. Takie wiem, że to może być mi banalnie, ale tak to działa. Zostaliśmy stworzeni po to, żeby przetrwać. Tak, to tak, czyli w dużej mierze tak. nie? Tak. Wspomniałeś właśnie jeszcze, że siebie monitorujesz i te sprawy, tak. czyli temat biohackingu. Tak, 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 tak. Znaczy, to, no. tak. To jest związane jeszcze z tym, to co masz właśnie na ręce. Tak, znaczy, y, ogólnie cała idea biohackingu polega na tym, żeby bardzo dużo siebie monitorować i próbować y, testować pewne zagadnienia nie? i patrzeć jak to ma wpływ, nie? czyli Jednym z najlepszych biohacków, które wymyśliła natura jest wysypianie się. Nie? A szczególnie to, żeby mieć dużą ilość głębokiego snu i snu w fazie REM. REM też jest potrzebny, nie? tam gdzie mamy sny. I teraz, gdy monitorujemy siebie, jesteśmy w stanie powiedzieć na przykład, dobra, wczoraj Byłem zmęczony, wczoraj trenowałem, wczoraj jadłem taką kolację, wczoraj spędzałem czas w taki, taki sposób, wczoraj byłem w kinie nie? i teraz sen na przykład głęboki mi spadł do 30 minut, a zazwyczaj jest półtora godziny. Okej, okay. To jest coś złego, nie? Potem nagle testuję pewnego rodzaju, załóżmy, dietę, testuję pewne suplementy, patrzę jak to wpływa na sen, patrzę jak to wpływa na pewne parametry, jak bicie serca, a czyli. Resting heart rate, przepraszam, spoczynkowe bicie serca albo HRV, wiele różnych parametrów, nie? I po prostu staram się tak optymalizować swoje otoczenie, to co wkładam do siebie w różny sposób, nie? Że po prostu optymalizować to, jak żyję. I teraz coś jest bardzo ciekawe: jeżeli zoptymalizujemy swój sen, bardzo mocno zoptymalizujemy inny aspekt naszego życia, to ilość tych złych dni, o których też tutaj jest mowa, spada do minimum. nie? Naprawdę, porównam siebie w tej chwili teraz, a powiedzmy dwa lata temu. To zdarzało się, że były takie dwa, 3 dni w ciągu tygodnia, gdzie po prostu czułem się po prostu jak flak, nie? Wstaję z rana flak, cały dzień flak. I nic wtedy nie zrobisz, ani nie zadbasz o swoje rodziny, ani nie zadbasz swoich klientów, ani nic innego, nie? W tej chwili taki słaby dzień może mi się zdarza raz na miesiąc, nie? Wstaję z rana, po prostu mam pełną energii, a jeżeli nawet czuję, że mi to spada, to widzę jakieś rozwiązanie, nie? Sen. Hmm. Easy. Ok. Czyli najlepsza rada na sukces spać. Oczywiście, i to wiesz, teraz, znaczy teraz troszeczkę już to bardziej zostaje, znowu powraca na salony, nie spanie, bo dawniej to była oczywiście idea, że dobra, jesteś przedsiębiorca albo już się uczysz, no to e, potrzebujesz spać dwie godziny na dobę. Nie, prawdziwy przedsiębiorca śpi dwie godziny na dobę, prawdziwy przedsiębiorca nie śpi, nie? To nie jest prawda, bo kwestia jest tego, że my bardzo dużo rzeczy, których się nauczymy, albo zdobędziemy wiedzę, albo zdobędziemy doświadczenie, musi być utrwalona w naszym mózgu. Utrwala się wtedy, gdy mamy zazwyczaj głęboki sen, nie? co już zostało udowodnione wiele razy. I teraz nie wystarczy być praktykiem, nie wystarczy wdrażać tę wiedzę, którą mamy. Musimy wdrażać to wiedzę i się wysypiać. Nie? Jest taki słynny autor książki, chyba Matthew Walker, czyli Why We, Why We Sleep, nie? który właśnie dużo o tym mówi, jest dużo badań na ten temat, że ten sen jest ekstremalnie ważny. I teraz ostatnio nawet zamieściłem. Na swoim vlogu taki kawałek materiału. Ci pokazywałem, że właśnie 9 miesięcy śpię ponad 8 godzin dziennie średnio. Nie? I to jest ten element, który ja widzę teraz, jak to wszystko wpływa na około mnie. Nie? I nie mam dokładnego odzorowania, że to jest dokładnie to, ale to jest ten jeden z elementów, który wpływa na to, że moje życie dość dobrze się układa w tej chwili. Okay. A jakie projekty aktualnie realizuje Mirek Burnejka? Pytanie, jak nie realizuje? Dużo wiesz, w tej chwili też z moim wspaniałym wspólnikiem Damianem pracujemy nad kilkoma nowymi biznesami, plus te, o których mówiłem, troszeczkę próbujemy robić. Myślimy też o kwestiach inwestycyjnych coraz bardziej. Cały czas no, działam coraz więcej w temacie podcastów, czyli dwa podcasty prowadzę, vlog się rozwija. Rodzinnie też panujemy, dużo wyjeżdża, czyli jeżeli chodzi o projekty. Pierwszy projekt w sierpniu, potem we wrześniu, potem w listopadzie, potem w styczniu znowu wyjeżdżamy, na cały miesiąc z Polski. Więc w zależności, który aspekt życia zatokujemy, tam się dużo dzieje. Nie? Ale to też uważam w tej chwili, bo, bo jestem wielkim fanem tego stwierdzenia, że y, jutro może nie być. Nie? I teraz y, w tej chwili czuję się wyśmienicie. Nie? Mam masę energii, mam masę pomysłów, i tak dalej. Chyba najgorsze rzecz, którą w tej chwili mógłbym zrobić, to powiedzieć dobra, wiecie co, to ja sobie. Włączę sobie serial, będę oglądał serial teraz, nie? Czuję się po prostu, że to jest takie marnowanie, nie? I to nawet nie tyle marnowanie swojego życia, ale marnowanie życia innych osób, nie? Że nie pomagam temu całemu światu, żeby szedł do przodu, tylko skupiam się stricte na sobie, że po prostu tylko leżeć w chwili, gdy mam en... możliwość taką, bo mam możliwość w tej chwili, nie? nie muszę w tej chwili za dużo pracować. Ale chodzi o to, że po prostu myślę o tym w tej chwili, jak mogę najmniejszą ilością czasu swojego. Używając to, o czym mówi często taki słynny przedsiębiorca, nawal, używanie dźwigni, co mogę zrobić, żeby po prostu popchnąć świat w jakimś lepszym kierunku, nie? Czy to kwestia właśnie vloga, czy to właśnie kwestia Long Life Project, czy to kwestia związana z akademią, co mogę zrobić, bo tak jak akademia, nie? Mam 6000 tysięcy załóżmy studentów, cały czas to rośnie, chyba już nawet 7 jest, ale cały czas to rośnie, ale to jest po prostu coś, co nie wymaga stricte mojego czasu, nie? I teraz szukam właśnie takich miejsc, co mogę zrobić, żeby w skali pomóc jak największej największości osób, bo na koniec dnia to, o czym się często mówi, yy, że on, ta osoba jest zła, bo chce dużo pieniędzy. Czasami tak możemy słyszeć. Nie? Ale kwestia jest tak, że pieniądze są odzwierciedleniem wartości, jaką dajemy ludziom. Nie? Jeżeli jesteśmy w stanie pomóc milionu, milionu osób, to wtedy czy nie musimy się martwić o pieniądze. Nie? Jeżeli jesteśmy w stanie pomóc jednej osobie, może być różnie. To jest właśnie kwestia, jak ja, Mirek Burnaikow w tej chwili używając wszystkich swoich zasobów, z czego największym zasobem jestem ja sam, nie? I to właśnie dlatego dbam o siebie tak, tak mocno, jeżeli chodzi o sen, diety, inne rzeczy, jak ja używając swoich zasobów mogę pomóc jak największej ilości osób, nie? W różnych aspektach. Tak. Wstając codziennie rano, patrzyłem w lustro i pytałem się, czy co by było, czy tak chciałbym spędzić mój ostatni dzień. Tak. No to to, to Steve słynne słowa Steve'a Czapsa, Tak, tak, tak. tak, tak. tak. Dobrze, a jakie jest największe twoje marzenie i cel? Czy takie wiesz co, największego, jeżeli chodzi o, o jedno, to nie mam nie. Jeżeli chodzi o kwestie celów, to, to jest ich sporo. Nie? Jeżeli chodzi. Wiesz, to, to, ja, ja mam dość dużo listy celów, jeżeli nawet mam je publiczne na stronie trzy poziomy, 3 poziomy. I jeżeli chodzi o kwestie biznesowe no to Cały czas w tej chwili ten temat, żeby akademia docierała do 100 tysięcy, może nawet miliona osób, nie? żeby ludzie byli w stanie, potrzebują zbudować, załóżmy firmę, nie szukali od przez lata, testowali rzeczy, po prostu wzięli to, co działa, uruchomili, zobaczyli i potem ewentualnie dostosowali do siebie. Teraz, to, wiesz, teraz tym moim dużym celem jest ten projekt, jeżeli chodzi o Long Life Project. Nie? Jeszcze model biznesowy się kształtuje i to jak będziemy to, to robić. Natomiast już w tej chwili jest masa badań. A propos tego, co wpływa na to, że się starzejemy, co wpływa na to, że umieramy. nie, To jest skończona ilość rzeczy. I planuję jak najwięcej tutaj włożyć pracy, jeżeli chodzi o to, jak to ma działać. Nie? Mam oczywiście swoje cele ilościowe, czyli, żeby te ośrodki Long Life Project powstawały, żeby ta wiedza była ogólnie dostępna. Natomiast to są te rzeczy. Jeżeli chodzi o kwestie związane z takim powiedzmy prywatnym życiem, no to. Cały czas dbam o to, żeby pracować jak najbardziej asynchronicznie, czyli to, żeby nie być zależnym od czasu, nie? Żeby nie było sytuacji, że ja muszę gdzieś jechać i coś robić, nie? Unikam takich rzeczy jak ognie. Nie? Więc dbam o to, żeby właśnie to w ten sposób działało, tylko po to, żeby właśnie też jeszcze więcej czasu spędzać z rodziną, nie? Bo. Jednym z moich celów jest to, żeby właśnie mieć dom na Sowaszczyźnie, gdzie będziemy sobie spokojnie odpoczywać, mieć mieszkanie w Warszawie, mieć kierowcę, który będzie nas woził z miejsca do miejsca, jak będzie taka potrzeba, podróżować dużo po świecie. Nie? Więc te wszystkie rzeczy jest ich dużo? Są ze sobą połączone i takiego jednego stricte nie ma. A dlaczego akurat biznes online? Czy to jest jakoś związane z tym, co wcześniej powiedziałeś, czyli chcesz mieć jak najwięcej czasu dla rodziny? A czy to jest jednym z założeń, ale wiesz. Jest coś ważniejszego, wiesz, bo e, czasami spotykam e, ludzi, którzy załóżmy, robią biznes w standardowy sposób, nie? czyli po prostu próbują ogłaszać się, czy robić marketing lokalnie, e, robić rzeczy lokalnie i tak dalej. I to działa, nie? jak najbardziej. Ale wtedy znowu ograniczamy się i możemy pomóc skończonej ilości osób, nie? To, co nam daje internet i te wszystkie media, które dookoła tego idą, to to, że możemy nasz biznes uruchamiać właśnie w skali, nie? I teraz nie chodzi o to, że e, robimy go inaczej niż biznes standardowy. To są to dokładnie te same mechanizmy. Musi być marketing, musi być sprzedaż, musi być jakieś dostarczenie produktu, nie? Ale kwestia jest tego, że możemy dotrzeć do większości osób łatwiej, nie? Czyli tak jak ja bym, załóżmy, robił komuś konsultację na zasadzie jak wdrożyć marketing w twojej firmie, nie? Ja mogę to troszeczkę inaczej ubrać w produkt online, i dotrzeć z tym do tysiąca osób. Praktycznie to samo ilość pracy. Nie? I teraz, gdy popatrzymy sobie na to, to jest zawsze decyzja przedsiębiorstwa, jaki model biznesowy zbuduje, bo Ty, załóżmy, Oskar, możesz spokojnie otworzyć biznes, który będzie miał pięciu klientów, taki butik i tak dalej, i możesz spokojnie żyć i rozwijać się, pomagając pięciu osobom. Nie? Ale z drugiej strony możesz otworzyć biznes, który będzie pomagał pięciu milionom osób, osób. I ilość pracy, którą włożysz, będzie bardzo podobna. Bardzo podobna, tylko efekt jest inny, nie? I to jest znowu ta kwestia, którą Ty jako przedsiębiorca, jako przedsiębiorca musimy odpowiedzieć sobie, co my chcemy zrobić, nie? Czy my chcemy skupić się na tym, żeby spędzać jak najwięcej czasu w naszym lokalnym biznesie i tak dalej, czy może chcemy robić coś większego? Każdy musi sobie zadać to pytanie, co chce robić, wtedy dostosować narzędzia do tego. I teraz internet daje największe narzędzia, żeby pomóc jak największej ilości osób. Ty właśnie jesteś taką osobą, która pomaga ludziom, a jest jakaś rzecz u Ciebie, którą tak cenisz w innych ludziach? I Rzecz u, rzecz u Ciebie? W sensie, czy masz jakąś rzecz, może nie, lepiej. Czy masz jakąś rzecz u innych ludzi, którą bardzo cenisz? Tak, raczej taką rzeczą, którą, szczególnie jak ktoś robi vloga albo robi coś e, bardzo podobnego, to jest, i łatwo można wtedy to zauważyć, to jest ta e, Transparencja i szczerość, nie? bo jest wiele osób, które załóżmy mówią A, robią B. Nie? To jest rzecz, której ja bardzo nie lubię. Nie? Wtedy nawet miałem kilku takich powiedzmy, w cudzysłowie partnerów biznesowych, którzy po prostu siedzieliśmy, piękny plan wychodził już prawie podpisywaliśmy umowę i nagle bum wszystko się rozwalało. Nie? Czy to przy nagraniach, czy to przy projekcie i Uwielbiam takich ludzi, właśnie jak wspomniany przeze mnie, na przykład Damian Mazurek, który jest moim wspólnikiem w tej chwili w dwóch firmach, gdzie on dokładnie to samo robi, co mówi, nie? Czyli tam jest, gdzie są jego słowa. I to jest najpilniejsza rzecz, bo w dzisiejszych czasach, mając social media, można mówić co chcesz, nie? Możesz mówić, że wierzysz w A, wierzysz w B, robisz B, robisz C i tak dalej, ale. Cała idea, która pokazuje, kim jest człowiek, to są jego czyny, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Nie? I też miałem w biznesie wiele osób, które po prostu mówiły, 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 nagle się działa sytuacja kryzysowa, całkowicie inny człowiek. Nie? Teraz kwestia jest tego, że e, uwielbiam ludzi, którzy długoterminowo robią to, co mówią nie? i złe i dobre chwile nie wpływają na to, jak, jakimi oni są ludźmi. Bardzo mało jest takich ludzi, o dziwo. Nie? Ale teraz to, co właśnie bardzo pomaga wyrobić sobie nawet taki sposób bycia, jest to, żeby pokazywać siebie światu. Dlatego jestem wielkim fanem tego vlogowania i tak dalej, bo można udawać różne rzeczy, załóżmy przez pięć dni, przez miesiąc, ale bardzo ciężko jest udawać kogoś innego przez załóżmy rok czy przez trzy lata, kiedy masz górki i dołki, nie? Więc bardzo lubię ludzi, którzy pokazują, jak działają na co dzień. Lubię ludzi, którzy długoterminowo są tam, gdzie ich słowa. Marcin Osman yy, nagrał takie wideo niedawno, właśnie o podobnym temacie, czyli o tym, że dużo ludzi mówi coś, a robią coś zupełnie innego. Podał bodajże też taki przykład, że ktoś się pyta, ktoś mówi, że jest podróżnikiem. Yy, po zapytaniu, ile podróżujesz? No, dwa, dwa tygodnie w roku. No tak, ale wiesz, bo to dotyczy każdego aspektu życia. Dzisiaj możesz napisać, że jesteś przedsiębiorcą, nie? Ile to kosztuje czasu? Bierzesz telefon, wchodzisz na Instagrama, przedsiębiorca, nie? Natomiast co to znaczy? No, no nic to nie znaczy, nie? Ale wiesz, to przypinanie tej łatki przedsiębiorca czy podróżnik to jeszcze nie jest duży problem. Mówię, kwestia jest inna, nie? Czyli załóżmy, mówisz, że coś, co mnie właśnie ekstremalnie drażni, czy osoba, która powtarza w kółko, że extreme ownership, extreme ownership, czyli wie, że w to, że w mojej firmie za wszystko ja odpowiadam, nie? Nagle przychodzi kryzys, i nagle mówi do siebie, to twoja wina. Nie? Wczoraj, że ty kierujesz przedsięwzięciem, i nagle mówisz, że to jest moja wina, a przez rok czasu mówisz, że ekstremalna odpowiedzialność, to jest come on, nie? Wiesz? Więc moim zdaniem to bardziej ma znaczenie przy wartościach, które wyznajemy, nie? Bo możesz łatwo mówić, że prawo, lewo, dobrze, źle. Ale przychodzą chwilę sprawdzenia i wtedy wszystko wychodzi. Okej. Okay. Czyli też nie kłamanie, w skrócie, można powiedzieć. Tak, tak, tak. Znaczy, wiesz, to też. Bo yy, 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 kłamstwa to jest w ogóle, nie? Yy, temat, którego. Yy, Należy unikać jak ognia, bo jeżeli szczególnie zaczynamy kłamać na wiele, na wielu poziomach, to gdzieś kiedyś to w końcu wyjdzie. Wtedy twój umysł myśli o tym, co ja powiedziałem tej osobie, co ja powiedziałem tej, nie? A to jest ta kwestia, właśnie, że może nie tyle kłamanie, ale też odpowiedzenie sobie na pytanie, jakie są moje wartości, i zadanie sobie pytania, czy ja te wartości naprawdę wyznaję, nie? Bo mówię, ekstremalnie łatwo jest w dzisiejszych czasach sobie powiedzieć i jeszcze pokazać to, że ja robię coś, nie? Ale potem, gdy przychodzi chwila sprawdzenia, nie, załóżmy mówisz, że o ja to jak, jak widzę, jak ktoś krzywdzi daną, danego człowieka zawsze staje w obronie. Nie? I potem jest sytuacja, że ktoś krzywdzi kogoś, a ty sobie. Nie rozumiesz o co chodzi. nie? Rozumiem. I ten przykład możemy nałożyć na wiele, wiele elementów zarówno w biznesie, zarówno w życiu codziennym i tak dalej. Dlatego jestem wielkim fanem stwierdzenia, które po prostu uwielbiam, że. Jeżeli chce zobaczyć, kim ktoś jest, spędź czas z jego dziećmi. Uwielbiam to, bo dzieci bardzo łatwo łapią wszystkie nawyki i wszystkie rzeczy, które robią ich rodzice. Nie? I teraz tego się nie oszuka. Jak widzisz, załóżmy, już my, dlatego ja lubię przebywać, wiesz, jak ktoś, gdzieś tam biegają dzieci, tak, tak, obserwować, co się dzieje, nie? bo zazwyczaj te wszystkie cechy są przeciągnięte przez rodziców, wtedy o wiele łatwiej jest wywnioskować, z kim rozmawiasz. Ten przykład po prostu z dziećmi możemy sobie odłożyć na bok, ale kwestia wiesz, obserwowania ludzi w takich troszeczkę trudniejszych sytuacjach nie? to jest mega ważne, bo wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć. To, co człowiek mówi, to ma małe znaczenie. To, 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 jak człowiek się zachowuje, jest mega ważne, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, trudnych i tak dalej. Czy ktoś zwala winę na kogoś, czy bierze całą odpowiedzialność na siebie? Tak, tak. Wiesz, to, to w ogóle przy kwestiach nawet zatrudnienia nie? jest bardzo proste. Jeżeli kogoś zatrudniasz, e, byś zatrudniał kiedyś nie? i warto postawić właśnie osobę przed takimi różnymi trudnymi rzeczami, nie? gdzie ona popełni błąd i po prostu wtedy Założyć sobie ręce i słuchać. Nie? Jeżeli ta osoba mówi nie, to wiesz, to te, ta agencja, co nam to robiła, albo to nasz wspólnik biznesowy. Jeżeli takie pomysły się teraz rodzą, to co będzie, jak dasz więcej władzy tej osoby w firmie, albo dasz jakąś podwyżkę, albo dasz zespół, który będzie zarządzać? Zawsze będzie zwalać, nie? chyba coś się mocno zmieni w tej osobie. Ale jeżeli ta osoba od samego początku jest w stanie, nie bojąc się, że załóżmy na początku działania w firmie albo gdziekolwiek indziej powiedzieć, że no, że się stało, sorry, to, to, to mój problem to ja byłem za to odpowiedzialny to ja już po prostu wiesz tak to jest osoba, z którą chcę współpracować nie? czyli była sytuacja kryzysowa, ona wzięła się pod odpowiedzialność i nie tylko powiedziała, ale już wzięła Uu, to jest osoba, którą warto obserwować, nie? to jest osoba, która daleko zajdzie, bo zazwyczaj ludzie, którzy potrafią mieć na siebie odpowiedzialność bardzo daleko dochodzą w różnych aspektach, nie? znowu temat sztangi Spadła mi sztanga. O, to ten trener, bo mi źle powiedział, Dobre, nie, nie, Mi ta sztanga spadła, ja podjąłem decyzję, żeby ją podnieść. Spadła mi, dobra, wiem, co jest problemem, co mam naprawić. I podnoszę znowu. I podnoszę znowu, albo jeżeli jest potrzeba, odpoczywam i tak dalej. Nie? To, to już wiesz, następne kroki są jeszcze inną decyzją, ale te wzięcie odpowiedzialności za wszystkie rzeczy, które się dzieją dookoła nas, bardzo pomaga. Przygotowując się do nagrania, zastanawiałem się, jakie pytania mógłbym Ci zadać i wpadło mi takie pytanie, czyli jaki według Ciebie jest sens życia? Ten temat troszeczkę rozkminiałam ostatnio i mam swoją odpowiedź. Nie? Moim zdaniem sensem życia, dlatego też bardzo wierzenie w Jakiejkolwiek religii, nie? czy, czy w, w katolicyzmie, czy w innej pomaga, wtedy mamy dużo odpowiedzi danych, jak działa świat i tak dalej. Nie? I co się dzieje po życiu, po, życiu, i przed, po życiu i w trakcie życia. Natomiast osoby, które nie wierzą, mają problem. Natomiast gdy weźmiemy te wszystkie rzeczy i sobie spojrzymy na to z boku, to zobaczymy, że ludzie o wiele lepiej działają, jeżeli rozwiązują chaos. Bo teraz y, my żyjemy w totalnym chaosie. Nie, Jeżeli nawet popatrzymy na to, co się dzieje w, troszeczkę dalej od nas. Nie? Gdzieś jakieś planety naparzają dookoła z prędkością w ogóle gigantyczną, tu jakieś słońca wybuchają, tutaj jakieś czarne dziury. Totalny chaos w tym wszechświecie, nie? Jakoś tam krąży, ale jakieś tutaj meteoryty przelatują, asteroidy, coś w ziemię minęło, nie? Gdy wejdziemy niżej do, na, na skalę Ziemi, co chwilę gdzieś jakieś tornada, coś tu spłonęło, ktoś tutaj umarł. Totalny chaos, nie? Popatrzymy nawet na nasze życie. Wstajesz z rana, super się wyspałem, jestem zmęczony. No totalny chaos, nie ma za tym zapanować. Nie? I teraz to, co mi się tak w moim procesie myślowym wyszło, że po prostu my ludzie genialnie działamy i to jest naszym sensem życia, żeby eliminować chaos. Nie? Dlatego też jest ta, jest ta znana dość sytuacja, że ludzie, którzy przychodzą na emeryturę, dość często szybko umierają. Nie? Bo przez całe życie rozwiązywali jakiś problem, jakiś mały chaos. I teraz ten chaos może dotyczyć, jak w przy, przy, przypadku Elona Maska, całego świata. Nie? On zauważył, że po prostu to, że jest to paliwo brane, i samochody jeżdżą, i jeszcze w ogóle te rakiety spadają, to jest jego chaos i on to próbuje rozwiązać. Nie? Jeszcze polecimy przekazie na Marsa, bo tutaj chaos jest i w ogóle. Ale y, większość ludzi też działa w troszeczkę mniejszym kategorii. Niektórzy rozwiązują problem na bazie z kraju, niektórzy związuje problem na bazie grupy społecznej, niektórzy związuje problem na bazie rodziny, nie? Czyli załóżmy też spotkasz dużo osób, które nie interesuje to, co się dzieje na świecie, ale bardzo fajnie dbają o swoją rodzinę, nie? Spotkasz też ludzi, którzy całkowicie nie interesuje to, co się dzieje na świecie, nie interesuje to, co się dzieje się w społeczeństwie, w rodzinie, ale mają super siebie zadbanego, nie? Czyli przeszkadza im chaos ten, który panuje dookoła siebie i próbuje to naprawić, nie? ulepszając siebie, jakieś tam maseczki, solaria i tak dalej, dba o to, żeby tutaj było cudownie. Nie? I to jest moim zdaniem celem naszego życia jest to, żeby na początku odkryć czym jest ten nasz chaos i tu wszyscy szukają, niektórzy szukają długo, niektórzy krótko znajdują, nie i potem próba tego rozwiązania chaosu. To, co często się zdarza, to ludzie szukają tego właśnie chaosu, zamieszania w innym miejscu. Nie? Na przykład myślą, że moim, moim celem jest bycie przedsiębiorcą, rozwiązania problemu wielkiego, światowe, światowego. Nie? Jak naprawdę to, do czego w jakiś sposób zostali stworzeni, zostali zaprojektowani gdzieś kiedyś, albo zostali tak stworzeni, jeżeli chodzi o to, jak przebywali, to jest to, żeby rozwiązywać chaos na poziomie rodziny. No i kwestia jest moim zdaniem to, żeby na początku właśnie szukać tak długo, jak będziemy widzieli, to jest mój problem do rozwiązania. Nie? Ja, rodzina, społeczeństwo, e, pewna grupa klientów, kraj, świat, wszechświat i potem próbować ten problem rozwiązać. Powiem Ci, że bardzo ciekawa odpowiedź, nigdy nie słyszałem o. Ja też nie, bo duża grupa. część się zrodziła mi w tej chwili podczas tej wypowiedzi. Okay. Odkrywamy, czym jest sens Mirka i na żywo. Tak, ale znaczy, mi ta historia się o tyle podoba, że ona jest spójna. Z religiami, praktycznie każdą, ale też pozwala naprawdę zapanować nad kwestią osób niewierzących, nie? bo to znowu, gdy wierzymy, troszeczkę łatwiej nam pewne rzeczy zaadresować. I teraz, gdy. Bo sporo ostatnio czytam jakichś tam różnych badań, nie? jeżeli chodzi o kwestie, jak, jak my działamy, psychologia i tak dalej. I teraz o wiele łatwiej działają ludzie, którzy wiedzą, załóżmy, co robią. nie Mają jakiś, załóżmy, cel i go realizują. Też nie przytoczę z głowy tych badań, nie? ale gdzieś tam ostatnio czytałem badania na zasadzie, wiesz, jak dużo osób mniej cierpi na depresję, które ma cele postawione, czy w sposób naturalny, czy po prostu w sposób taki narzucony, nie? Tylko to muszą być cele, które te osoby w jakiś sposób wierzą. Czyli znowu, dostają jakiś kawałek chaosu i wiesz, i tam próbują go rozwiązać, nie? I sobie dni mijają i wiesz, i, i prawią ten kawałek ich małego świata. Jeżeli to zabierzemy, i nagle nie mamy żadnego problemu, nie mamy żadnego. To nagle wiesz, po co my tu jesteśmy, nie? Jak nie mamy żadnego problemu do rozwiązania, nic nas nie czeka po śmierci, i tak dalej. Niektórzy się gubią po prostu w tej całej układance, nie? Rozumiem. Jesteś osobą też, która bardzo dużo czyta bądź słucha książek? Tak, tak. A jakie są trzy, które najbardziej wpłynęły na Twoje życie? To jest pytanie dobre. Znaczy, że takich głównych, no bo dużo tych książek się pojawia, nie? I to z każdym dniem dochodzą nowe. Widzę, że Piotr, który nas nagrywa, właśnie patrzy na, na książki, ale myślę, że taką najbardziej, którą nawet dzisiaj poruszaliśmy, prosz, to jest książka, która tak bardzo mi otworzyła myślenia na temat odpowiedzialności, czyli nie? Tak, Extreme Ownership. Nie? Czyli. Książka, która pisała, została napisana przez Joko, nie pamiętam nazwiska, i jego kumpla, którzy byli w Afganistanie i którzy ciągle pokazywali przez przykład Afganistanu, czy to był Irak, nie pamiętam już, któreś które z, tych, z tych miejsc, jak branie odpowiedzialności za cały swój zespół, za to, co się dzieje. Każdy problem to jest zawsze... Kwestia Twoja. Nie? Jeżeli coś się złego działo na misji, to znaczy, że Ty ją źle zaplanowałeś. Jeżeli coś się złego działo na misji, to znaczy, że Ty źle wytrenowałeś swoich ludzi. Nie? I to, to mi tak bardzo mocno pomogło w wielu kwestiach, zarówno biznesowych, nie? czyli nie ma problemu moich pracowników czy partnerów biznesowych. To są moje problemy. Gdzieś ja popełniłem błąd w procesie, jeżeli chodzi o to, jak to zrobić. Nie? To jest taka główna książka. Teraz wszystko zaczęło się oczywiście od książki, które pewnie się u wszystkich osób zaczynało, czyli 4 godziny tydzień pracy Tima Ferrisa, który tak, wiesz, ja wtedy pracowałem na etacie, moim głównym celem było to, żeby zarabiać tyle, żeby dostać kredyt i żeby sobie spokojnie żyć, nie? Może jakiś dyrektor kiedyś, to było moje marzenie. Ale przeczytałem książkę i myślę, o to, co to się wyprawia, jak to własna firma, własny produkt, nie rozumiem. Wiesz, takie było wielkie ta książka otworzyła mi wiele innych dróg, że nagle można było spojrzeć na świat inaczej. Po pierwsze, to takie próby biznesowe, i nagle faktycznie coś tam robisz, i nagle przychodzą ci pieniądze, i nie musisz pracować na czasie. Come on, nie? Oczywiście trwało długo, zanim tego doszło. No i jeszcze trzecia książka, to jest, to jest dobre pytanie. Taka jest trzecia książka. Ale chyba bym poszedł w któreś biografię, wiesz, bo biografie są naprawdę genialne, bo pokazują w takim skróconym. Yy, Ułożeniu pewną ścieżkę, którą przeszła dana osoba, i zazwyczaj to mówią ze swojej perspektywy, ale książka chyba, poszedłbym chyba w biografię Elona Maska, wiesz? Też taki w prosty sposób pokazująca, jak człowiek, który no, zaczyna praktycznie od zera, nie? Przyleciał do gdzieś tam Kanady mając tam kilkaset dolarów, nagle wiesz, zbudował, idąc paroma krokami. Coś dużego, mało jest osób, które nie słyszały o Lonie, Masku i o Tesli, SpaceX i tych innych firmach. Burgin Company, Solar City. Solar City, tak. I wiesz, to jest dla mnie też zawsze taka e, też taka lekcja, ta cała historia, że po prostu szukać troszeczkę większych problemów niż my sami, nie? I tylko nie się na sobie, bo ta cała idea, wiesz, gdzie tam Elon tak mocno wierzył w tą Tesla i SpaceX, że włożył wszystkie swoje prywatne pieniądze. Nie, które zarobił wcześniej, to jest coś niesamowitego. Nie? I czasami się łapię na tym, że załóżmy, gdzieś tam zarabiam troszeczkę więcej, te pieniądze leżą i czekają, nie, a pieniądze nie lubią czekać, pieniądze lubią pracować. Nie? I teraz cały czas dbam o to w tej chwili, żeby gdy spotykam siebie, że załóżmy, o dobra, mam 35 lat, spoczywam na laurach, nie? to patrzę, jaki większy problem mogę rozwiązać. I myśleć o tym, że skoro. Mam możliwości w tej chwili, nie? to nic mnie nie trzyma przed tym, żeby daną rzecz osiągnąć, zrobić. Kwestia jest tylko mojego własnego mniemania o sobie i umiejętności. Jeżeli te dwie rzeczy potrafię naprawić, to wszystko jest możliwe. Nie? Elon jeszcze się zadłużył, gdzie tylko mógł, nie tylko włożył własne pieniądze. Tak, to, to już jest wyższy poziom hardkoru. Natomiast jak to mówią, jak to mówił chyba jego znajomy Jason Kalkanis, Elon ma bardzo mocno przesuniętą ścieżką, ścież... poziom strachu. Okay. On powiedział, jakby przypadkiem Elon poszedł do piekła i stanął przeciwko diabłowi twarzą w twarz i miał podłączony ten mierzenie pulsu, to nawet byś nie zauważył drgnięcia. Nie? Tego typu poziom odporności na strach ma Elon. Ja. ja, ja. Na takim poziomie jeszcze nie jestem, pewnie nie będę nigdy. Jeszcze. Jeszcze. Albo okay. nigdy. Poprosiłem Cię jeszcze przed nagraniem podcastu, żebyś zastanowił się, jakie jest Twoje duchowe zwierzę. Czy tak. Znalazłeś się? Tak, tak. u mnie to jest dość proste, bo nawet tam za Piotrem stoi taki karton, i tam są obrazy, które kiedyś pewna artystka mi namalowała. To jest ośmiornica, nie? Bardzo mi się podoba. Znaczy teraz tego nie widać, później ci pokażę. Bardzo mi się podoba pod tym mniemaniem, że niektórzy, jak budują swój biznes, nie, bo tutaj poruszę kwestię biznesową, to skupiają się, załóżmy, na jednym projekcie i robią to cały czas, i skupiają się na jednym zadaniu, jedna firma, całe życie, tylko ta firma, nic więcej. Nie? Ja bardziej patrzę w tej kwestii, jeśli chodzi o firmę i nie tylko, w kwestii wielu rzeczy, nie, czyli Otwieram wiele firm, bo mi to sprawia ogromną przyjemność, gdy filmy siebie napędzają. Też testuję różnych ludzi w różnych filmach, patrzę, czy może można daną osobę w innej filmie, w innym przedsięwzięciu użyć. Ale też to, co strasznie propaguję, to to, żeby nie pogrążyć się tylko w filmie. Jest rodzina, jest zdrowie, są kwestie związane z duchowością, są kwestie związane z przyjaciółmi, z relaksem itd. itd. I żeby te wszystkie rzeczy też cały czas rozwijać, nie? czyli tak każda macka w innym miejscu. Czyli stąd ta ośmiornica jako logo kanału. Tak, tak. Ok. Poprosiłem cię jeszcze, żebyś się zastanowił, jakie hasło byś umieścił na billboardzie. Tak. Czy zastanawiałem się na tym, bo mam takie hasło w domu, tylko one bez kontekstu by dużo nie mówiło innym ludziom? Jedno z tych haseł to jest Eliminate Automate Delegate, nie? czyli ta główna zasada produktywności, którą wdrażam, czyli nie budować wielkie systemy, które pozwalają nam jak być. Produktywnym robi dużo rzeczy, tylko na zasadzie zastanowić się, które rzeczy są nam całkowicie niepotrzebne, nie? czyli eliminowanie rzeczy. Czyli okazuje się nagle, jak się popatrzy na wiele e, żyć osób, które mówią, że nie mają czasu, no, potrafią załóżmy obejrzeć, cały sezon Stranger Things i jednego dnia, i o, nie mam czasu. A Stranger Things. Wiesz, kwestia eliminowania, nie? czyli eliminuj to, co ci nie przybliża do Twoich celów. Jeżeli twoim celem jest oglądanie Netflixa, jak najbardziej. Eliminuj inne rzeczy, które Cię oddalają od tego celu. Nie? Eliminowanie, potem automatyzacja i na koniec delegowanie. I dopiero co zostanie, to robisz sam. Nie? Czyli dobry właściciel firmy powinien się skupiać na tym, żeby alokować kapitał i zatrudniać ludzi, i to w sumie na tym powinien się skupić. Ale tego bez kontekstu ludzie by nie zrozumieli, którzy by widzieli billboard. Nie? Drugi, drugi tekst, który mam na laptopie, który jakby Piotr mógł zobaczyć, nawet go przeczytam. Nie, nie, dobra, to już pamiętam go. To jest, o, widać go, poczekaj. Czyli bez, Bezwstydnie kocham i podziwiam siebie. Nie? To jest tekst, który, który mnie zaszczepił Rafał Mazur z Nieskiniowca, nie? że my jesteśmy swoją największą bronią i największym narzędziem. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zaakceptować i powiedzmy, pokochać siebie i podziwiać siebie, no to. Ciężko nam będzie pomóc komukolwiek innemu, nie? czy to w formie rodziny, czy to w formie klientów, czy przyjaciół i tak dalej. Ale to też bez kontekstu byłoby trudne do zrozumienia. Nie? I ten temat, który mi najbardziej pasuje, to nawet o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to jest temat, że nie wiem w jakiej jeszcze formie, ale możliwe, że jutro będziesz nie żyć, albo pamiętaj, że dzisiaj możesz umrzeć. Nie? I to jest bardzo otwierające, i bez kontekstu pasuje, gdy ludzie są w stanie sobie to zrozumieć. Do osób, które są zainteresowane, polecam w ogóle. Mój odcinek vloga z 1 listopada 2018 roku. Nie wiem, czy miałeś się widzieć. Mógłbyś powiedzieć jaki tytuł? Yy, nie pamiętam tytułu, ale ty, te wideo bardzo specyficznie się kończy, nie? Co ludzi pozostawia, przynajmniej tak pisali, w takim, takim zamyśleniu o tym, co się może stać. Nie? Bo często jest tak, że. Pewne aspekty związane z naszym życiem, a bardziej traceniem tego życia, przychodzą szybko. Nie wiem, czy ty miałeś, ale ja miałem parę takich incydentów w swoim życiu, gdzie nie było parę sekund od, 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 od końca. Nie? Czyli jedno ta, nawet ostatnio o tym elemencie myślałem. E, miałem sytuację kiedyś, gdzie pracowałem na wsi i tam zdejmowaliśmy dach z pe pewnego budynku. Nie? I to się robi w ten sposób, że wchodzisz na ten dach, się zdejmuje stare gwoździe, które przebijały blachę. I one po prostu, jak zdejmiesz wszystkie, spadają w dół, nie? Blacha spada i sobie bierze się. I miałam taką, zbieram, zbieram i jednego gwoździa nie mogłem wyjąć. No nie mogłem, no siedzę tam tym młotkiem czy obcęgami, próbuję podważyć, nie mogę. No dobra, szedłem sobie na dół, robię coś na dole i słyszę nagle... I dosłownie, nie wiem, parę centymetrów koło mojej szyi ta cała, wiesz, blacha pf, poszła w dół, nie? Dosłownie, wiesz, pięć centymetrów w prawo, i tak moja głowa od mojego ciała tak tak odpadła. Nie? I teraz, wiesz, wspominam inne sytuacje, gdzie tam byliśmy we Włoszech, w takim miejscu się nazywa Saturnia, która jest. Takie ciepłe wody termalne, śmierdzące. I tam jest taki wielki, wielki wodospad. I my tam sobie z kolegą, akurat z Włochem, szliśmy górą i dosłownie. Jedna noga, nie wiem co mnie zatrzymało, bo sobie jedna noga mi tam na górze tego wodospadu tak wieś, się obsisnęła, nie? I tam spadek stamtąd to jest gwarantowane, nie? Koniec. I dosłownie jakieś tam centymetry zatrzymały mnie. I teraz człowiek gdy sobie przypomina te rzeczy, nie wszyscy przez to przychodzili, że dosłownie mały zbieg okoliczności, mała kwestia szczęścia decyduje o tym, że my tu siedzimy rozmawiamy, nie? Już dawno mogłoby mnie nie być. Jak każdej innej osoby. Jak przejdziemy się po pierwszym, lepszym cmentarzu, zobaczymy. Jak masz w tych 15 lat, znajdziesz ludzi, którzy mają 14 lat, 13, 12, 11, 10. UNEMI, dowolny wiek znajdziesz, nie? Nie ma przypisu. Coś dopadnie ciebie, choroby, nagłe zdarzenia i wiesz, to jest ta kwestia, że możemy jak najbardziej zająć się tym, co robimy. I Leżeć, odpoczywać. Nie? Natomiast moim zdaniem, właśnie największym, największą rzeczą jest to, żeby określić sobie, czym jest ten nasz chaos i próbować go rozwiązać. Nie? Za wszelką cenę tak długo dopóki żyjemy, bo nie wiadomo, kiedy przyjdzie ta końcówka. Aż tak ekstremalnie nie miałem. Ale to cieszę się bardzo. Ja też. Ja jeszcze miałem jedną akcję z samochodem, ale to może nie będę mówił, bo jeszcze pierwsze, pierwsze chwile z prawkiem rodziców samochód, to są nie. Centymetry, 160 na godzinę to nie było rozsądne, ale, ale w jakiś sposób żyję i jestem tutaj. To dobrze. A masz jeszcze, już tak na koniec, masz y, ludzi, których podziwiasz i którymi się też tak inspirujesz, bo y, motywacja jest taka chwilowa, a inspiracja może być bardziej długotrwała. Tak, tak, raczej mam dużo takich osób, wiesz, i teraz też jak. Y, Wyjdziemy na blog, czy poziomy, w zależności o jaką kwestię naszego życia mówimy. Nie? Czyli w, w każdym aspekcie, czy patrzymy na biznes, czy patrzymy na sport, czy patrzymy na zdrowie, united w każdym mam gdzieś jakąś formę inspiracji, ale to nie tylko po to, żeby siebie nakręcać, ale po to też, żeby próbować zrozumieć, jakie cechy charakteru, jaką drogę muszę ja przejść, żeby osiągnąć daną rzecz, nie? bo zazwyczaj, jak budować, załóżmy, film od zera. Weźmy przykład filmu, bo to jest najprościej wyjaśnić. I nie wiesz, jak to się robi? Nie? No to je, jak je zrobisz? No, Metoda prób i błędów, bądź próbował tak długo, że ci się uda, To jest bez sensu. W tej chwili, gdy masz masę informacji w internecie czy gdziekolwiek w książkach, jak to zrobić? Nie? I teraz głupstwem jest czasami wymyślanie rzeczy na nowo. Jeżeli po prostu jest coś, co cię interesuje, że chcę podróżować ee, 6 miesięcy w roku, a pracuję w tej chwili na etacie. Znajdź osobę, która podróżuje 6 miesięcy w roku a była na etacie, zadaj jej pytanie, popatrz, co ona robi, zdekonstruuj to całą drogę i zacznij po prostu wdrażać, nie? Po co wymyślać rzecz na nowo? Bo teraz oczywiście można spędzić 5-10 lat, natomiast spędzanie 5-10 lat w dzisiejszym czasie, gdzie mamy odpowiedź praktycznie na każde pytanie, to jest jakaś forma na życie. Może to jest jakaś forma realizowania dekonstrukcji chaosu, natomiast szkoda czasu, nie? Jeżeli faktycznie masz cel, żeby coś robić, trzeba po prostu szukać tych osób, nie. Tak samo no, w kwestiach biznesowych. E, ostatnio bardzo mocno e, patrzę na przykład, co robi Grant Cardone, co na przykład e, robi cała ekipa od Warrena Buff Buffeta, czyli też ostatnio mocno studiuje e, Mangera, który jest spólnikiem Buffeta, który ma bardzo ciekawe myślenie o świecie. Nie? E, więc ja po prostu patrzę na tych ludzi, którzy ewentualnie budu którzy budują to, co. Ja chcę, buduję i po prostu szukam tych rzeczy, które są wspólne, które mogę użyć u siebie. Po co wymyślać koła nowo? Po co wymyślać koła nowo? Dokładnie. Dobrze. To bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu i że mnie zaprosiłeś. Oskar, dziękuję, że mnie zaprosiłeś i że przyszedłeś do naszego biura, żeby to nagrać. To bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia gdzieś kiedyś w siecie. Oskar. Dokładnie. Często powtarzam, tak jak, nie wiem, czy znasz taki zespół muzyczny jak Wilki. Nie, nie, nie kojarzę. Nie, nie dziwię się. Ale jest taki zespół, ciągle grają, nawet ostatnio grali w Suwałkach i tam e, e, główny wokalista, pan Gadowski, jeżeli dobrze mówię nazwisko, przy jednym koncercie, gdy śpiewali tą swoją piosenkę, zakończył piosenkę Słowami do zobaczenia gdzieś kiedyś w Polsce. I to jest tak, mi zawsze to się wbiło w głowę, i teraz, jak się gdzieś z kimś żegnam albo kończę coś większego, to mówię do zobaczenia gdzieś kiedyś w Polsce. Oscar. Do zobaczenia gdzieś kiedyś w Polsce. Tak jest. Mirku.